Tyle osób możemy szczepić w Polsce miesięcznie szczepienia przeciw COVID-19. Dworczyk, nasze zdolności operacyjne to 3,7 milionów osób miesięcznie. Dzięki zaangażowaniu szpitali, POZ-ów, personelu medycznego i niemedycznego zbudowaliśmy zdolności operacyjne na poziomie 3,7 milionów szczepień miesięcznie, poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zastrzegł, że zabiegów tych jest teraz mniej, ze względu na ograniczone dostawy szczepionek. Dworczyk przypomniał, że obecnie funkcjonują 5994 punkty szczepień, które są rozłożone równomiernie w całej Polsce. Dostęp do nich ma 90% społeczeństwa. Zapowiedział, że do 25 stycznia, kiedy rozpocząć mają się szczepienia i grupy m.in. seniorów i nauczycieli, uruchomione zostaną kolejne punkty. Cały wykaz takich miejsc jest dostępny na stronie internetowej gov.pl/szczepimy-się. Szef KPRM przekazał ponadto, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu szpitali, POZ-ów, personelu medycznego i niemedycznego zdolności operacyjne, które posiadamy, to 3,7 miliona szczepień miesięcznie. Zastrzegł jednak, iż ograniczone dostawy szczepionek powodują, że zdolności te nie są jeszcze wykorzystane. Obecnie, według Dworczyka, jest to średnio 1 milionów szczepień miesięcznie. Wierzymy natomiast, że te szczepionki będą docierały coraz szerszym strumieniem do Polski i do innych krajów Unii Europejskiej i wtedy będziemy uruchamiać te oczekujące na szczepionki moce i będziemy przyspieszali szczepienie. Zgodnie z dzisiejszymi deklaracjami producentów, to nastąpi prawdopodobnie na początku 2Q, zaznaczył szef KPRM. Zapowiedział, że rząd będzie na bieżąco informował, jak przebiegają szczepienia, także o ewentualnych modyfikacjach harmonogramu tych zabiegów. Może się zdarzyć, że zostanie zarejestrowana szczepionka kolejnej firmy. Wtedy, jeżeli będziemy mogli liczyć na dodatkowe szczepionki przyjeżdżające do Polski, będziemy oczywiście zwiększać liczbę osób szczepionych tygodniowo, wyjaśnił Dworczyk.